Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, wciąż jeszcze październikowo, proszę zauważyć, że jest ostatni dzień tegoż miesiąca, pamiętajmy miesiąca różańca, kończymy nabożeństwa różańcowe, ale nie znaczy to, proszę Państwa, że kończymy odmawianie różańca. Wciąż różaniec niech tam towarzyszy, nie tylko z racji pokuty, że ksiądz nam zadał właśnie taką modlitwę, ale jak najczęściej są tacy ludzie, o czym mówiłem Państwu, którzy codziennie nie odmawiają przynajmniej cząstkę różańca albo chociaż dziesiątek różańca. Dlatego też po zakończeniu miesiąca października, oczywiście jutro wchodzimy w nowy miesiąc, miesiąc listopad, będzie też różaniec w kościele za naszych zmarłych, więc niech ta modlitwa nam towarzyszy, niechaj ta modlitwa będzie obecna w naszym życiu religijnym, w naszym życiu duchowym, w naszym życiu jako ludzi, którzy kochają Matkę Najświętszą, Królowę Różańca. Ostatni dzień miesiąca października, co to znaczy? Znaczy to, że wchodzimy w nowy miesiąc, to już będzie jutro, dzisiejsza niedziela, też ostatnia niedziela tegoż miesiąca, można rzec, jest to niedziela, Wigilia Wszystkich Świętych. Właśnie jutro rozpoczynamy miesiąc listopad, rozpoczynamy go bardzo radosnym, bardzo zwycięskim akcentem, bardzo takim też powiedziałbym religijnym akcentem, uroczystością Wszystkich Świętych. To jutro, kochani, modlimy się do Wszystkich Świętych, do naszych patronów, do naszych patronek. To jutro będziemy wołali całym sercem, całą swoją osobowością, całą swoją pełnią wiary. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Oczywiście po 1 listopada nastąpi kolejny dzień, dzień tak zwany zaduszny, a więc dzień, kiedy to będziemy modlili się za naszych zmarłych, bo 1 listopada to jest czas, kiedy modlimy się do Wszystkich Świętych, do zmarłych oczywiście, którzy przeszli przez śmierć, ale zmarłych, którzy już spotkali się z Bogiem i którzy są świętymi. Natomiast no, wiemy o tym, tak nam wiara dyktuje, tak nam wiara podpowiada, tak nas Kościół naucza, że po śmierci nie wszyscy ludzie są od razu zbawieni. Są tacy, którzy na to zbawienie czekają, są tacy, którzy proszą o modlitwę. Dobre rzeczy, modlić się za żywych i za umarłych. Dlatego też cały miesiąc listopad, a zwłaszcza 2 listopada i pierwsze dni tegoż miesiąca, więc 8 dni miesiąca listopada, tak zwana oktawa zaduszkowa, to czas, kiedy udamy się na cmentarze. Państwo widzą, że ja jestem dzisiaj już na cmentarzu. Cmentarz, przypominam, to nie jest miejsce wiecznego spoczynku. My tutaj popełniamy ogromny błąd jako ludzie wierzący. Miejsce doczesnego spoczynku, ponieważ, kochani, wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Przyjdzie czas, że właśnie te miejsca opuścimy, te miejsca, którym na imię groby, pomniki, czy jak tam jeszcze inaczej to można nazwać, kolumbaria, i właśnie staniemy przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy i w naszym ciele, i w naszej duszy. Więc miesiąc listopad będzie takim czasem, a zwłaszcza jutrzejszy dzień i następne dni, które będą właśnie nas tak ustawiały poważnie do życia naszego i do życia tych, którzy przeszli przez doczesność, a więc życia wiecznego. Modlimy się o zbawienie dla wszystkich właśnie, którzy przekroczyli próg śmierci. Modlimy się także w ten sposób o zbawienie dla siebie, bo przecież my do tej śmierci zmierzamy, czy chcemy, czy nie chcemy. Przyjdzie taki czas, nie wiadomo kiedy, czy w takich okolicznościach, czy w innych okolicznościach, czy w takim, czy innym wieku, czy z takiego, czy innego powodu przekroczymy próg śmierci i staniemy przed Bogiem. Staniemy przed Bogiem, który właśnie nas przyjmie, mamy nadzieję do siebie, ponieważ jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, to jest ostatnia niedziela tegoż miesiąca, ostatni dzień. Przy okazji kłaniam się Kościołowi protestanckiemu, bo właśnie dzisiaj Kościół protestancki obchodzi swoje święto. To właśnie święto reformacji obchodzą wszystkie kościoły protestanckie. Po raz pierwszy, tak dla informacji, obchodzono takie święto w Saksonii w roku 1667, a jak wiemy, 31 października, znamy trochę taką historię, roku 1517 Marcin Luther w Wittenberdze ogłosił 95 tez, co dał początek reformacji. Dlatego też zechciejmy pomodlić się za nasze siostry, za naszych braci kościoła protestanckiego, czy kościoła reformowanego, czy kościoła ewangelickiego, i tak to właśnie możemy nazwać. Więc pozdrawiam serdecznie nasze siostry i naszych braci i życzę wszystkiego najlepszego, oby Chrystus, oby Jego Ewangelia, oby Jego Krzyż, by to wszystko nas łączyło, byśmy w ten sposób stanowili właśnie tę wspólnotę chrześcijańską, wspólnotę ludzi wierzących w Chrystusa i wspólnotę ludzi wierzących Chrystusowi. Poza tym, proszę Państwa, dzisiaj
Jest taka moda na tak zwany Halloween, prawda? Halloween tłumaczy się bardzo prosto, jest to po prostu Wigilia Wszystkich Świętych, ale jak wiemy, zwyczaj czy obyczaj jest nie zawsze godny chrześcijanina, nie zawsze godny katolika. Dlatego też proponuję, żeby właśnie w miejscu tego Halloween wprowadzić tak zwany Hollywood, czyli Święty Zwycięża. To właśnie dzisiaj Marsze Wszystkich Świętych. Przebieramy się za świętych, przebieramy się za święte dzieci, młodzież i oczywiście w ten sposób manifestujemy swoje przynależność do wszystkich świętych, do tych właśnie świętych, których będziemy jutro oddawali cześć. Niech wszyscy święci wstawiają się za nami, jak powiedziałem, i nasi patronowie, i nasze patronki. Poza tym, kochani, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał, które z pierwsze jest ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. A drugie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, mocą, miłować bliźniego swego jak siebie samego znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się go więcej pytać. Kochani, my też pytamy nieraz Chrystusa, pytamy Boga, co jest najważniejsze. Właśnie najważniejsza jest miłość. Święty Augustyn mówi, kochaj i rób, co chcesz. Jeżeli my kochamy, jeżeli kochamy miłością prawdziwą, jeżeli kochamy miłością wzajemną, jeżeli jest to miłość motywowana miłością Boga, to wtedy właśnie ta nasza miłość jest zadatkiem naszego życia wiecznego i oczywiście ta nasza miłość jest dowodem na to, że tutaj na ziemi już budujemy niebo. Tę miłość też dzisiaj okazujemy poprzez modlitwę za naszych zmarłych i to będziemy czynili, jak powiedziałem, przez cały miesiąc listopad, szczególnie przez oktawę. Jeżeli my kochamy Boga, a nie można kochać Boga, nie kochając człowieka, takie powiedzenie, jeżeli chcesz być w porządku wobec Boga, bądź w porządku wobec człowieka, więc wobec człowieka i tego żywego, mnie i ciebie, ale także tego człowieka, który przekroczył próg śmierci i który spoczywa tutaj właśnie na cmentarzu, czyli miejscu doczesnego spoczynku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuiste niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.